Siemanero, z tej strony Media. W dzisiejszym odcinku lecimy z Brookhavenem i dzisiaj przesuwam 6 sekretów agencji, dokładnie wszystkich 6 sekretów, co ukrywa agencji, czy agencje jest dobre, czy agencje złe, czy to Mr. Brookhaven był może zły, czy był jednak dobry. Dzisiaj o tym wszystkim się dowiemy, a jeżeli widzowie też się o tym wszystkim dowiedzieć, to spójrzcie mi głęboko w oczy i usłyszycie dźwięk Windowsa, tak jest, ale to jest nie wasz dźwięk Windowsa, tylko mój dźwięk Windowsa. Przy czym od razu, drodzy widzowie, jeżeli zostawicie jeszcze tą łapkę w górę i subskrypcję, to wam tam taki list. Jest to list na zaproszenie do mnie, więc bierz go, trzymaj, widzu. No. I jak już masz łapkę w górę i subskrypcję, to napisz w komentarzu masło, zobaczymy, czy umiesz pisać masło. No, zobaczymy, czy umiesz pisać masło, więc napisz w komentarzu masło. No właśnie, więc drogi widzu, zaczynamy od 6 sekretów Brookhavena Agency i lecimy do, jakby to powiedzieć, pierwszego sekretu, który nam dużo powie, ale będzie fajnie od niego zacząć, no bo możemy się zastanowić nad wieloma rzeczami prawdy. Więc lecimy sobie na rowerku do szpitala. Tak, piętro szpitalne. Górne piętro szpitalne, które jest mega zaskakujące, ponieważ jak do niego wchodzimy, jest tylko zbita szybka. I wchodzimy tutaj. Jak widzicie, jest tu wszystko porozwalane. I teraz tak. Jeżeli przejęłaby to policja, agencji lub wojsko, wojsko by raczej mogłoby też tak wejść, tak? Bezpiecznie, ale oni raczej zabezpieczyliby teren taśmą lub no po prostu wejście by zabezpieczyli, że no entry, police, FBI albo jakieś no entry, tak? Tu wejście jest. Plus dodatkowo, kto zabezpiecza teren swoim z dużym znakiem, więc to raczej nie jest zabezpieczenie terenu, jest to po prostu oznakowanie terenu, czyli to jest miejscówka stuprocentowo agencji. I teraz tak, moja teoria, co tu się tak naprawdę stało? Agency zdobyła broń, którą ukrywał Mr. Brookhaven, dzięki której też uciekł, jak oglądaliście poprzedni filmik, i zaczęła z nim bawić się i eksperymentować. Niestety wszystko zaczęło wychodzić spod kontroli i powstał zombie i sam Mr. Brookhaven zaatakował to miejsce i je całe zniszczył, dlatego też to wybita szyba, tutaj rozwalona ściana i to, tu się tyle dzieje tylko dlatego właśnie, że moim zdaniem Mr. Brookhaven zaatakował to miejsce. Jeżeli zaatakował to miejsce, no to patrzymy teraz na to, że dlatego mogło to wszystko być zniszczone, a policja wszystko daliby tu no entry, nie wchodzimy, zabezpieczyłoby to miejsce, ale nic tu nie zostało zabezpieczone, jedynie to, ale zwykłą deską, więc myślę, że po prostu jest to jakaś miejscówka badawcza agencji, która wykorzystywała moc Mr. Brookhavena do złych celów. Czyli czy agencji było tak naprawdę dobre? No według tego wszystkiego filmów pokazuje nam, że agencji było po prostu tajną jednostką policji, ale czy do końca? No właśnie. I to o tym, jak będziecie oglądać do końca, to przekonacie się, czy to serio byli dobrzy ludzie. Więc lecimy do kolejnej miejscówki, która w większości, no wszystkim jest naprawdę dobrze znana. Ale teraz tak naprawdę, czemu ona miała służyć? I także zobaczycie, że jest oznakowana przez agencji. Nie jest zabezpieczona przez agencji, ona jest agencji. Znowu oznaczają to znaki. Tutaj, ta miejscówka. Lecimy sobie do tej miejscóweczki i znowu, jak sobie zobaczycie, tutaj agencji, agencji. Jest to oznaczenie miejscówki, nie zabezpieczenie. Znowu zabezpieczenie, taśma by była, tu nie wchodzić, no entry, FBI, policja, wojsko. Coś takiego. Gdy wchodzimy tutaj, zobaczymy, że znowu tu jest zniszczone. Moim zdaniem znowu Mr. Brookhaven zaatakował to miejsce. Możemy zobaczyć tutaj różne ukryte jakieś rzeczy, które, nie wiem, power on, jakieś sekrety. Jest to miejscówka agencji, więc moim zdaniem została zaatakowana przez Mr. Brookhavena. I teraz tak, do końca nadal nie wiadomo, te filmy są schowane przez Mr. Brookhavena czy agencji. Jedno jest pewne, ktoś tu kłamie i nie wiadomo kto, czy kłamie agencji i agencji wszystko ukrywa i Mr. Brookhaven próbuje się bronić i próbuje ich atakować i próbuje to wszystko wyjaśniać. A skąd wiemy? Przez wszystkie filmy dowiadujemy się na razie, że to Mr. Brookhaven został złapany, że to Mr. Brookhaven coś ukrywał. No wiadomo, jeżeli coś ukrywamy tu, no to raczej nie jesteśmy dobrzy, ale znamy tylko jeszcze, no, nie całą historię. Nie znamy jeszcze, jak się kończy historia, co tak naprawdę ukrywał, co tak naprawdę agencja chciała z nim zrobić, dlaczego to chował, nie wiemy tego. Na razie nasz wygląd jest na to, że agencja jest dobre, a Brookhaven był zły, bo coś ukrywał. No wiadomo, my chcemy myśleć też inaczej, ale jedna jest też ważna sprawa. Zdaje mi się, że tą miejscówkę zaatakował Mr. Brookhaven, dlatego wszystko jest porozlewalane i zostawił tą karteczkę. Zgasimy światło, pisze tu prawda zwycięża. I właśnie może chodzić o to, że nie znamy jeszcze całej historii, a stawiamy Mr. Brookhavena, że on coś ukrywał i on miał sekretną moc, która mogła to wszystko zniszczyć. Ale jeżeli on to zostawił,
To prawda zwycięża, czyli dowiemy się, Mr. Brookhaven ukrywał coś, co naprawdę musiał ukryć i to agencji było tą złą jednostką. Albo dowiemy się w drugą stronę, że jednak my chcemy, myślę, żeby to Mr. Brookhaven był dobry, a tak naprawdę to on zajmował się tym wszystkim i ta całą magiczną mocą niszczył wszystko, co tylko da radę. No właśnie. Więc nie znamy jeszcze dobrej historii. Wiemy, że ktoś, albo agencja, albo Mr. Brookhaven zostawili nam kartkę. Później się dowiemy pewnie, kto tą kartkę zostawił i pewnie dowiemy się, kto miał prawdę. Ale no prawda zwycięża, czyli wiemy dobrze, że prawda na pewno tutaj wygra. Znaczy no, miejmy nadzieję, że prawda tutaj wygra i dowiemy się, jaka była prawda. No, na pewno to jest mega ciekawe. No i teraz tak, lecimy do kolejnych miejscówek, które są sekretne. To była druga, więc teraz trzy takie na szybkie są. Są to trzy ukryte filmy. I teraz tak, z względu na to nie wiemy, kto tą kartkę zostawił, kto zaplanował wszystkie te filmy i do czego te filmy mają nas doprowadzić, nasuwa nam się teraz tak. Mamy trzy filmy, nadal nie wiedząc od kogo. Czy to jest filmy zaprojektowane przez agencji, czy to są filmy nagrane przez Mr. Brookhavena. Jedna teoria jest taka, że to mogą być filmy nagrane przez Mr. Brookhavena tylko dlatego, że no... widział powstanie miasta. Jest tam powstanie miasta, a agencje tego mogłyby nie mieć. I mamy tutaj pierwszy ukryty ten. I Mr. Brookhaven też mógł znać dobrze miasto, budował te filary. Więc bardziej skłaniam się jednak mimo wszystkiego, że tą kartkę zostawił Mr. Brookhaven. Te filmy on pochował. I dlatego my te filmy szukamy, żeby dowiedzieć się prawdy. Dlaczego on został porwany, co ukrywał i co tak naprawdę chciał zrobić i co zrobiło agencji. I dlaczego teraz jeszcze mówię, że agencji może być złą jednostką? Ostatni, szósty sekret. Tam był też czwarty, lecimy do piątego. Ostatni, szósty sekret może wam dużo wyjaśnić. Myślę, że trzeba było się chwilę nad nim zastanowić. I zobaczymy jeszcze jeden sekret, który został usunięty. Też bardzo ciekawe. Lecimy sobie tutaj. Tu jest jakby piąty sekrecik agencji, czyli kolejny kod. I skłaniam się, że to kody Mr. Brookhavena, ale no wszystko w sekrecie agencji, więc no... Mamy kolejny kod, więc piąty sekret. Dobra, teraz sekrecie, który został usunięty, to jest sekret w autoshopie. Został tam niestety usunięty, dokładnie nie wiemy dlaczego został usunięty, ale była tu kiedyś taka miotła i zejście na dół i tam było biuro jakiegoś szefa. Niestety aktualnie nie mamy tam wejścia. Czy agencji przyjechało, wróciło i zablokowało tam te wejście, żebyśmy się za dużo nie dowiedzieli? Nadal nie wiemy dlaczego to wejście zostało zablokowane, dlaczego zabronili nam tam wejść, a dobrze wiemy co tam było. Co tam się przed nami ukrywało. Jest to nadal w filmie, ta scena z tego miejsca. Jest to kolejna miejscówka prawdopodobnie właśnie agencji, które tam jakby siedział ich szef. Ale jak widzieliśmy, przyjechało ich dwóch. Czyli... A tam było miejsce dla jednego, czyli ktoś to planował z góry. Wezwał to wszystko. Ktoś nie chciał, żeby Mr. Brookhaven to wszystko miał. Tego się na razie jeszcze nie dowiemy. Ale pojedziemy teraz do ostatniej miejscówki. Do miejscówki, która... naprawdę dużo, ale dużo miesza w mojej głowie. Naprawdę mówiąc wiele. Przejdziemy sobie do banku tak naprawdę. Przejdziemy sobie do banku. Bo bank się ostatnio zmienił. Jak przejdziemy sobie do banku i wziąć kartę, to mamy tutaj coś takiego. Zaraz wyjdziemy. Tu jest bank, a tu mamy coś takiego. Wchodzimy sobie w to i mamy tu tunel. Gdy wejdziemy sobie w ten tunel, prowadzi nas on do takiego oto miejsca. To miejsce aktualnie kiedyś było zamiast tego, tej biblioteki. No nie z tej biblioteki, kiedyś to miejsce było. Teraz nie, teraz jest ono ukryte. Czyli już odgórnie mówią nam, że jest to tajne miejsce. Dlaczego jest to tajne miejsce? Przechodzimy sobie tutaj i widzimy tu przekop. No okej. Gdy wejdziemy sobie tutaj, mamy dalej tajne miejsce. Jest to miejsce agencji. Jak dobrze wiemy na jednym filmie, jest to miejsce agencji. Gdy wykonamy jakiś sekret, pytam który, tu się także pokazuje log agencji, więc... Wiemy o tym, że agencji podłączyło się do całej sieci. Podglądało całe miasto, to widzieliśmy jeszcze. Podglądało całe miasto i tu także możemy zobaczyć całe miasto. Wśród także tą kamerą na jego dom. Mamy tutaj tak, komputery. Eksplozywny, weapons, wszystko mamy. Po prostu czemu oni mieli mieć tą broń? Czemu oni chcieli mieć tą broń? Skrzynki z komputerami, z bronią wybuchową, zwykłą bronią. Po co im to wszystko tutaj pochowane? To mnie zastanawia, po co im to pochowane jest? Ale jeszcze co mnie bardziej zastanawia. No już jak to wszystko pochowali,
to nadal jest to, nadal jest ich sekret. Czemu oni mieli wejście do banku, do samego sejfu? Czyżby agencji to była podszywka? Tak naprawdę agencji to są profesjonalni złodzieje, którzy oszukali nawet policję i wojsko, żeby zdobyć sobie tą magiczną moc, którą później się bawili, kontrolowali i nie opanowali jej. Napiszcie swoje teorie spiskowe w komentarzu. Ja wam dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.